Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj chciałem pokazać tylko kawałek drogi do pracy. Każdy z nas gdzieś mieszka i droga do pracy każdego z nas jest inna. Ale chciałem Ci pokazać skrajności między podróżowaniem do pracy w mieście, a podróżowaniem do pracy, kiedy mieszkamy na wsi, poza miastem. I nie ma to znaczenia, jak wielkie jest miasto, czy jak mała jest wieś. Tylko, czy mamy czas rozglądać się wkoło, podziwiać Boże stworzenie i mieć na to czas, być poza presją. I pytanie kluczowe jest, które wybrzmi dzisiaj parę razy. Czy bierzesz udział w wyścigu bez mety? Czy żyjesz w ciągłej presji, żyjąc szybko, bo potrzeb sporo, bo praca w korporacji nie daje tego, co obiecała? Czy masz czas? Czy pośpiech zabił wszystko? Czy powierzchowność, która jest tak powszednia teraz, że tylko zostało scrollowanie, przewijanie i przesuwanie klatek z informacjami, z których nic nie wynika? Czy żyjesz w świecie scrollowania i przewijania? Czy masz czas? Czy potrafisz wybrać te właściwe treści, właściwe miejsca i właściwych ludzi? Co? Ja w sposób świadomy zdecydowałem, że chcę wolniej, że nie ma powodu, najmniejszego powodu życia pod ciągłą presją i szukania dodatkowych zarobkowych zajęć. Często nawet te, które mogłyby przynosić dochód, odmawiam z powodu presji, z powodu tego, że trzeba by znowu się spieszyć. A ja się nie chcę spieszyć. Nie muszę się spieszyć. Chcemy dojść do takiego momentu w życiu, że już nic nie musisz. Że już tylko możesz. I sam decydujesz, czy chcesz to robić, czy chcesz się w to angażować, czy chcesz w tym brać udział. Pokażę Wam dzisiaj takie urywki z drogi do pracy. Znajdźmy różnicę między tym, co na wsi, a tym, co w mieście. Dobrej zabawy, cześć. Dzień dobry. Jaka jest różnica między mieszkaniem na wsi a mieszkaniem w mieście? Po czym poznać, czy mieszkamy na wsi, czy w mieście? A w ogóle, co może być atrakcyjnego w mieszkaniu na wsi? A może inaczej, co może być atrakcyjnego w mieszkaniu w mieście? Dlaczego niektórzy życie na wsi uważają za coś kiepskiego? A już wiem,
nie ma teatru. I nawet objazdowego kina już nie ma. Jak tu żyć? Widzieliście kiedyś ostatnią lokomotywę? Słyszałem, że macie w mieście samochodów dużo. I te samochody tak sobie stoją. I te nazywacie korki. Ja nie wiem, co to takiego. Dawno u nas na wsi nie stałem w żadnym korku. Czasem jadę do pracy 20 km i nie spotykam i nie mijam żadnego samochodu. Nie tęsknię za korkami. Kiedyś taki widziałem, jak byłem w mieście. Uwaga, dzieci! Tak wygląda żyto w końcówce maja. Żyto to takie zboże, z którego wypiekamy chleb żytni, uważany za zdrowszy od pszennego. Jeśli tylko to właściwie sfermentować. Żyto. Nie wiem, czy tam u was w mieście rośnie dużo, ale u nas na wsi dalej rośnie dużo. Auto jedzie, ale jaja. I dlaczego na wsi? Tej przestrzeni nam nikt nie odbierze. Przestrzeń, która jest nie do podrobienia. Nic nie jest w stanie ją w mieście zastąpić. Ale może się mylę. Na czym opieramy nasze oczy? Co widzą nasze oczy w drodze do pracy w mieście? A co widzą nasze oczy w drodze do pracy na wsi? Dzisiaj to tylko taki urywek z drogi do pracy. Nie muszę się spieszyć. Nie ma presji. Nie biorę udziału w wyścigu bez mety. Presja nikomu z nas nie służy i nie jest potrzebna do życia. Kawałek drogi do pracy. Bez pośpiechu. Dużo drzew. Dużo pól. Ogrom przestrzeni. I spokój. Czy bierzesz udział w wyścigu bez mety? To jest kluczowe pytanie na dzisiaj. Droga do pracy. Kiedy ostatnio byłeś w lesie? Byłaś w lesie? Ale tak na spokojnie. Bez pośpiechu. Ale nie w parku. W lesie. Czy mamy czas, żeby się zastanawiać, a jak się nazywa ta roślina? A jak się nazywa taki owad? A co to za drzewo? A co to za trawa? I co to wszystko ma być? I kto to wszystko uczynił?
uwaga, to są krowy. Krowy dają mleko. Krowy nie są fioletowe. Krowy są żywe. Mleko jest od krów, nie z kartonu. Uwaga, dzieci. Mleko to pokarm dla malutkich cielaczków. Wdzięczność za stworzenie. Obraz na co dzień. I mówicie, żeby co? Żeby zamienić to na teatr w pobliżu, czy pub? Proszę cię. Mieszkanie na wsi to przywilej czy kara? Jakie jest wasze zdanie? Czy ucieczka na wieś ma sens? Czy życie w mieście jest wartością ponad? Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.